Bełchatowska 15 jest bardzo dużym projektem i wymaga od wszystkich, którzy biorą w niej udział, mówię tutaj o nas, organizatorach, ogromnego nakładu pracy. To, co dzisiaj widzimy, to jest finał tych przygotowań. One trwają wiele miesięcy przed. Pierwszy raz w tym roku mamy 21. edycję. Pierwszy raz w tym roku zrobiliśmy imprezę masową. Ponad 1000 zawodników, zawodnicy, tutaj rodzimi z Bełchatowa, z województwa łódzkiego, z całej Polski, ale również mamy zawodników z różnych części Europy. W tej edycji zaszczyciła nas nawet swoją osobą pani Wanda Panfil-Gonzalez, mistrzyni świata z 1991 roku. Więc jak widzimy, ten bieg rokrocznie ściąga różne znamienitości tutaj świata sportu, biegów. No i co, cieszymy się widząc to ogromne też zainteresowanie tutaj kibiców bełchatowian, którzy stoją przy trasie i dopingują. Z czym kojarzy się pani Tokio 1991? No to było, nie można zapomnieć w ogóle, bo po prostu to był piękny dzień, złoty medal i to w maratonie. Naprawdę trudno zapomnieć. Żyję się tymi wspomnieniami do dziś i przede wszystkim jestem bardzo dumna z siebie, że jestem jedyną Polką, która to zrobiła właśnie, takie dokonanie. A dzisiejsza bełchatowska 15 jest bardziej rekreacyjnie dla utrzymania zdrowia, czy też w formie zawodu? Znaczy, ja teraz bawię się po prostu. Mam grupę swoją, przywiozłam zawodników, bo mam dużą grupę, około 40 osób. I oni biegali i chciałam zobaczyć też. To jest pierwszy mój bieg w ogóle w Bełchatowie i naprawdę piękna organizacja. Bardzo jestem zaskoczona, że naprawdę potrafi się zorganizować tak wspaniałą imprezę i dwa dystansy, 5 km i właśnie 15 km. Czy pierwszy raz bierze pani udział w tego typu biegu? Pierwszy raz w życiu. Miałam tylko 3 tygodnie, żeby się przygotować. Jedyna aktywność fizyczna to w szkole średniej, tak naprawdę, i w podstawówce. Skąd pani przyjechała? Przyjechałam ze Szczawina Dużego. To jest miejscowość koło Łodzi. Jak trasa? Bardzo przyjemna trasa. W zeszłym roku zajęłam pierwsze miejsce w kategorii wiekowej. Dzisiaj troszkę gorzej, ponieważ zarzuciłam treningi z powodu nauki. Pierwszy raz bierzesz udział w takim biegu? Tak. Po raz pierwszy biegłam dzisiaj. Jak kondycje? Jakieś przygotowania były? Były. Nie jest dużo, ale były. Trasa taka dość wymagająca, ale atrakcyjna. Biegło się dość fajnie w grupie. Mój taki debiut w roli pacemakera. Fajnie chłopaki się spisali, naprawdę każdy walczył do końca, nawet jak doganialiśmy i mijaliśmy jakichś ludzi, ci ludzie się dołączali, także widać, że tutaj ludzie w Bełchatowie mają charakter, że ten bieg ma jakąś swoją taką duszę. Jest to także pierwszy taki duży bieg, w którym biorę udział, bo z tego co wiem około 1300 biegaczy. Impreza generalnie bardzo mi się spodobała i będę chciał tu wracać w najbliższych latach, już może nie w roli pacemakera, a osoby, która walczy o wyższe cele. Aczkolwiek, no jak mówię, bardzo, bardzo mi się podobało, bardzo fajna atmosfera, dobra organizacja, także tylko gratulacje. Skąd panowie przyjechali? Ja z Warszawy. Spod Łodzi. Z Koruszej. Z Rzeziny. Pod wiatr się biegło, no ale fajna pogoda, było zimno, idealny na rekordy życiowe. Tutaj chłopak zrobił rekord życiowy, kolega też rekord życiowy. Mi ja trochę brakło. Trochę brakło. Do warunki były bardzo dobre, atmosfera fajna, trasa też fajna, jak co roku. Sponsor pokazało jak zwykle, to trzeba się chwalić. W przyszłym roku też panowie biorą udział, czy już odpuszczamy? Jak co rok. Ja jestem z grupy Cross, z niedowidzących, bierzemy tutaj drugi raz udział i na pewno będziemy co roku tutaj brać udział w tym biegu, bo nam się bardzo podoba, organizacja jest super, perfekt. Ale powiem tak, że to jest zakończenie całego cyklu o Puchar Marszałka i zwykle wszyscy biegacze, co startują przez cały rok, to przyjeżdżają i kończą ostatnim biegiem, bo tu zawsze jest podsumowanie całego cyklu, puchary na koniec, także dużo biegaczy cały rok startują, żeby tu wystartować też. Tak? Jeszcze chciałem dodać, nawiasem mówiąc, mamy dzisiaj Mistrzostwa Polski na 15 km w gronie właśnie niedowidzących i niewidomych. Ja mam na imię Sylwia. I Agnieszka. Skąd przyjechałyście? Ja obecnie mieszkam w Pajęcznie, ale przyjechaliśmy drużyną z Epicomu z Bogumiłowa.
Ja z Kleszczowa, ale właśnie reprezentujemy Bogumiłów. Epikom. Z Bogumiłowa, koło Kleszczowa. A jak trasa biegu? Dobrze, dla mnie ja pierwszy raz biegłam, także trasa dla mnie nieznana. Podobna bardzo do tej z zeszłego roku, ale fajna, bo troszeczkę pod górkę, troszeczkę z górki, także było ciekawie. Jak długo trwały przygotowania do tak dużej imprezy? No tak naprawdę zaczynamy już zaraz po zakończeniu zeszłorocznej imprezy. Musimy przeanalizować to, co się działo na danej imprezie i tak, żeby zapewnić uczestnikom kolejnej imprezy jak najlepsze warunki do biegania. Więc można powiedzieć, że tak praktycznie cały rok się przygotowujemy, a takie już najmocniejsze przygotowania to już jest październik, listopad. To wtedy już wszystko zaczynamy dogrywać, żeby wszystko ostatniego dnia tego najważniejszego zagrało. Czy dużo jest uczestników tegorocznego biegu, bo wiemy, że są również zawodnicy z innych krajów? Tak, na mecie zameldowało się ponad 1000 osób. Mieliśmy jeszcze bieg rekreacyjny na 5 km dla mieszkańców Bełchatowa, a jeśli chodzi o zagranicznych gości, to mieliśmy zawodników z Czech, z Węgier i zdaje się, że z Belgii jeszcze. Oczywiście Ukraińcy, którzy co roku praktycznie obejmują prowadzenie i w tym roku, jeśli dobrze pamiętam, to tylko jeden Polak złapał się na podium.